Dzień dobry, słuchacie Radia Unbox. Minęła godzina 8. Mamy środę, mamy 8 marca, imieniny obchodzą Beata, Jan, Stefan, Antoni, Apoloniusz, Arian, Felix, Filemon, Filemona, Franciszek, Herenia, Julian, Miłogost, Poncjusz, Szymon, Teotyk, Wincenty oraz Elwira. Mamy również Dzień Kobiet i wszystkim dzisiejszym solenizantom, a w szczególności paniom, składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, spełnienia waszych najskrytszych marzeń oraz wysokich lotów muzycznych. Jesteśmy przekonani, że wysokie loty muzyczne zapewni wam dzisiejsza niezwykła premiera utworu Miss Aishy oraz Goresta S Heads High. Na początek kilka słów o osobie, którą zaprosiła do współpracy Miss Aisha. Gorest Est, DJ i producent muzyczny z Bielska Białej. Człowiek, który w 2019 roku wystąpił na festiwalu 90 wśród takich gwiazd jak Masterboy, Beatrix Delgado, Dr. Alban, Brooklyn Bounce, Fun Factory, C-Block, Captain Jack, Nana, I&I. W produkcjach Goresta Est wystąpiły takie osoby jak Kuba Machlik w utworze Sunset, I&I w utworze Pocałuj Mnie, Victoria Amel w utworze Freedom, Jovi w utworze Can You Feel It, współtworzył również utwór wraz z Oliwią Lach Without You, z Miss Aishą Show Me Heaven, z Karlą Strzelbą Stop The Time. Niezapomnianym utworem jest również Silence. Ponownie do współpracy zaprosiła go Miss Aisha, no i dzisiaj mamy premierę utworu Heads High. Miss Aisha to polska wokalistka z Bielska Białej, na stałe zamieszkująca w Holandii, stworzyła niezwykły projekt muzyczny, w którym na znak sprzeciwu wobec złemu traktowaniu kobiet na całym świecie dała ogolić sobie głowę. Artystka poprzez sztukę oddała hołd wszystkim kobietom, które w swoim życiu musiały borykać się z trudnościami. Sceny zawarte w teledysku nie były udawane na własne życzenie artystki, która w ten sposób chciała utożsamić się z ofiarami. Autentyczność tego dzieła wzbudza skrajne emocje, ale jak dodaje autorka, tylko prawda i mówienie o tym głośno może cokolwiek zmienić. Miss Aisha, jak sama mówi o sobie, jestem kobietą niezależną. Właściwie od zawsze znam swoją wartość i codziennie toczę bitwy o własne lepsze jutro. Można powiedzieć, że wiem, czego chcę i konsekwentnie do tego dążę we własnym tempie, a mimo mojej siły i wiary we własne możliwości, niejednokrotnie zaznałam przemocy psychicznej oraz zniewagi ze względu na swoją płeć. Słyszałam od moich bliskich, że jestem beznadziejna, że niczego w życiu nie osiągnę, że jestem za gruba i może w końcu zabrałabym się za siebie. Że ciągle coś robię, ale nie widać efektów, że moja rodzina jest taka, jaka jest i ma złą energię, że mogłabym się bardziej starać, a moi znajomi to nieudacznicy i nic sobą nie reprezentują i powinnam ich zmienić. Słyszałam też, że jeśli się jest od wszystkiego, to jest się do niczego i że powinnam znaleźć konkretny cel, zawód i się ustabilizować. A kiedy znalazłam zawód, usłyszałam, że nie jest dla kobiet. Może nigdy nie doświadczyłam przemocy fizycznej i czuję, że jestem bardzo silną jednostką, ale widzę, co się dzieje i chcę na to reagować. Nie mówienie o tym jest cichym przyzwoleniem, a ja się na to nie godzę. Jestem kobietą i jestem z tego dumna. Chcę robić to, co chcę i jak chcę. Chcę się dobrze czuć we własnym ciele i być akceptowana taką, jaką jestem. Chcę pracować tam, gdzie chcę i zarabiać adekwatnie do umiejętności, a nie płci. Żyjemy w świecie, który ciągle się zmienia, zyskujemy większą świadomość, a mimo tego w wielu miejscach na świecie nadal jesteśmy pomijane i dyskryminowane. Nie kieruję tego przekazu do mężczyzn, to się dotyczy również kobiet. Szanujmy się wszyscy nawzajem, wspierajmy i doceniajmy nasze kobiety, matki, żony, córki i sąsiadki, bo to kobiety są fundamentem tego świata i od nich najwięcej się wymaga. Tworząc ten utwór i teledysk, chciałam okazać wsparcie każdej kobiecie, która w swoim życiu zaznała trudności i niesprawiedliwości. Chciałam, aby mój przekaz był mocnym obrazem, żeby wzbudzał skrajne emocje. Zrobiłam to, jak chciałam i jestem z tego dumna. Zdecydowałam się ogolić głowę, aby móc lepiej zrozumieć kobiety zmagające się z chorobą. Chciałam poczuć na własnej skórze, jak ta sytuacja wpłynie na mój nastrój. Pomimo tego, że wyglądałam całkiem dobrze, nie czułam się kobieco i jedyne, o czym marzyłam,
to, żeby już odrosły. Dziś wiem, jaki to może przynieść spadek postrzegania własnej wartości, a w połączeniu z ciężką chorobą totalnie odebrać nadzieję. Chciałabym powiedzieć, że to tylko włosy, ale to kobiecy atrybut i utrata go może mieć ogromny wpływ na samopoczucie, które jest podstawą każdej terapii. Dlatego mocno wspieram każdą kobietę, która musiała przez to przejść. Pamiętajcie, drogie kobiety, że nie jesteśmy nigdy same i nawet w beznadziejnej sytuacji można znaleźć wyjście. Jeśli masz oczy i widzisz, zauważaj i mów o tym. Jeśli słyszysz, nie udawaj, że jest inaczej. Jeśli jeszcze stoisz o własnych siłach, to nie stój, tylko idź. Choćby jeden mały krok codziennie. W ten piękny marcowy dzień przekazuję Wam miliony uścisków i to muzyczne dzieło. Życzę Wam i sobie wielu sukcesów na drodze, którą same sobie wybierzemy. Siła jest kobietą, więc bądźcie silne i never give up. Cześć, z tej strony Gorest S. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia M-Box. Cześć, tu Aisha. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia M-Box i zapraszam Was na moją najnowszą premierę pod tytułem Head Sky. Enjoy! Gramy! I'm hopeful, then you become like a drug. I want you even more. You have something that clears my fog. It's my fog. You bring me comfort. You give me everything I want. You please me. You know what to do. I get everything from you. Second thoughts, where we're dancing in the rain. In the rain. From your legs, I get lightning strikes. I feel you're taking everything. You want to leave me naked alone? I'm embarrassed now. That's good because without a sway, it would be easy for. Stop me anymore. I never be yours. Let me give you the light. Let me give me your sight. So you can see. Radio M-Box. Twoja muzyczna paczka.